Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Kickoff i zapraszam na kolejne spotkanie vlogowe. No, właśnie, już chciałem powiedzieć, że z piłką angielską, bo pewnie do tego przywykliście, że tutaj zawsze są treści dotyczące Premier League, ale dzisiaj wychylimy głowy z naszego pięknego, kolorowego świata Ligi Angielskiej, chociaż nie do końca. Nie trzeba być tęgim umysłem, profesorem jakiegokolwiek uniwersytetu żeby zorientować się, że to proste dodawanie jeden do jednego. Moja koszulka plus koszulka, która wisi za mną, a to oznacza, że będziemy sobie gadać o Mateuszu Klichu, o Ameryce, o DC United i o Wayne Runei. United to jest chyba taki wspólny mianownik. Manchester United to klub, w którym Wayne Runej stał się legendą angielskiej piłki. Leeds United to klub, z którego odszedł Mateusz Klich. DC United to klub z Waszyngtonu, do którego... Polak przyszedł. Przyszedł na dwa lata, podpisał kontrakt dwuletni z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy i to jest dosyć ciekawa historia, nad którą się chciałem pochylić. Przyznam szczerze, że MLS to nie jest liga, która rozpala moje zmysły i emocje, którą namiętnie oglądam. Znam zarys jej historii, wiem mniej więcej na czym. Polegają te, te sezony, zresztą sezon poprzedni sezon 2022 dla DC United akurat był wyjątkowo nieudany. Natomiast zawsze mnie ciekawi, kiedy idą tam Polacy. Mam już tak od czasów, gdy grali tam Jerzy Podbrożny, Piotr Nowak, Roman Kosecki w barwach Chicago Fire. O Piotrze Nowaku jeszcze troszeczkę dzisiaj będzie. No teraz Mateusz idzie spełniać ten swój amerykański sen. Mateusz od dzieciaka właściwie interesował się tą amerykańską całą popkulturą, głównie NBA, więc dla niego to też jest fajna przygoda. Mówił o tym w pierwszym wywiadzie udzielonym stronie oficjalnej DC United. Wciąż gdzieś tam pewnie jest zawieszony pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, bo widziałem w jego mediach społecznościowych, jak ogląda mecz United na laptopie i jak zajada się fish and chips, ale też widziałem jak kibice Śpiewają o nim piosenki, kibice East United, Bo Iron Road. Pamiętał o Mateuszu Klichu, zresztą ta wymiana uprzejmości w postaci pożegnań z jednej i z drugiej strony była naprawdę wzruszająca. I pomyślałem sobie, że kawał fajnej historii Mateusz napisał już. Teraz pora na kolejny krok. Niektórzy mówią, że za wcześnie, że w takim wieku piłkarz nie powinien. I jeszcze odchodzić z premier, League, jeszcze powinien podjąć, podjąć wyzwanie. Czytałem też takie opinie, że ktoś mówi nie, to trzeba by było jeszcze iść do Championship. Kurczę, powiem wam szczerze, gdybym miał ponad 30 lat, to też wolałbym sobie iść do takiego DC United i mieszkać w Waszyngtonie i tam pograć jeszcze w piłkę, która stoi na w miarę wysokim poziomie, niż gdzieś kopać się w Championship. Zresztą ostatnio przeczytałem wywiad z Ericiem Kantoną. Fantastyczna, a to może nawet wywiad to za duże słowo, ale taką rozmowę. Gdzie on odnosił się do, do tego pożegnania Cristiano Ronaldo z Manchesterem United i powiedział, że po prostu Portugalczyk nie umie się pogodzić z tym, że nie ma już 25 lat. Jak wiecie, Cantona zakończył karierę dość wcześnie, bo mając 30 lat na karku zaledwie, i powiedział, trzeba sobie zdać sprawę z dwóch rzeczy. Piłkarz musi sobie zdawać sprawę, że kiedyś kariera się kończy a człowiek musi sobie zdawać sprawę, że kiedyś umrze. I no, jak to zwykle bywa, Kantona w swoim takim nieco filozoficznym stylu, ale bardzo błyskotliwie powiedział, że on czuł wyraźnie, że jest już nie tak szybki jak kiedyś, że koledzy po prostu biegają na większych obrotach. Nie chciał się rozmieniać już na drobne. Już wiedział, że ta jego kariera w jakiś sposób była spełniona. Też ludzie wtedy mówili, że za wcześnie. A on po prostu zajął się sztuką, zaczął m.in. grać w filmach. Ale o Kantonie dzisiaj nie będzie tutaj za dużo mowy. Będzie mowa o DC United. Co to za klub, co to za miejsce? Ja dobrze nie pamiętam. Chciałoby się zacytować polskiego klasyka rapu, ale, ale pamiętam, bo dopiero, dopiero się o tym naczytałem. Więc tak, jest Audi Field, kompaktowy stadion, na którym oni grają. Jest Orzeł Talson, trochę jak na Crystal Palace. Są wątki inne łączące nas z ligą angielską, czyli jest Ravel Morrison i jest Christian Benteke, na pewno pamiętacie jeszcze Christiana Benteke. Wysoki belk, grający zawsze głową na poziomie drugiego piętra, który ładnie przedstawił się przed milionami widzów na całym świecie, kiedy grał jeszcze w Aston Później ta jego kariera potoczyła się różnie. Jest teraz Mateusz Klich, o którym Wayne Rooney mówi, mm, chwali bardzo Polaka. Mówi tak: Mateusz to pomocnik z najwyższej półki, który doda nam doświadczenia na topowym poziomie. Przyglądałem mu się. I yy, wtedy już kiedy pomógł awansować Leeds United do Premier League. Jego wizja gry, umiejętność zagrywania piłek, zdolność do zdobywania bramek, to dla nas olbrzymia korzyść w tym sezonie. Czy tak będzie faktycznie? To się dopiero okaże. Ktoś może powiedzieć że zawsze tak trenerzy chwalą. No musi chwalić, bo ma tak zwanego designated playera, czyli yy, od kilkunastu lat obowiązuje ta zasada, czy reguła Beckhama, są piłkarze powyżej, którzy zarabiają powyżej salary cap, tego, tych, tych ograniczeń, które mają franczyzy MLS. Takich piłkarzy już w historii MLS jest ponad 200, Mateusz do nich należy, no ale wiadomo, że jak się chce mieć takiego piłkarza, który dopiero co biegał po boiskach Premier League i to z dobrym skutkiem, to trzeba, trzeba też więcej zapłacić. Wayne Rooney myślę, że docenia te walory, które wykształcił w sobie na emocje Mateusz za kadencji Marcelo Bielsy, czyli przede wszystkim zaangażowanie, wybieganie. Oglądałem konferencję prasową przed sezonem, wkrótce D.C. United zagra swój pierwszy mecz, to jest chyba 25 albo 6 lutego z Toronto i tam Wayne Rooney użył chyba z 15 razy słowa mentality. D.C. United miało poprzedni sezon, ten 2022, słaby, zajął ostatnie miejsce. Wayne Rooney powiedział, że nie chce tego Absolutnie powtarzać. Pojawiły się takie głosy, że Runay mógłby przenieść się z powrotem do Anglii. Tam prowadził już Derby County, teraz był przymierzany do Evertonu, ale też bardzo mi się spodobało to, co Runay powiedział dziennikarzom: Mówi panowie, słuchajcie, tam pracuje mój kumpel z reprezentacji Anglii, Frank Lampard. Przynajmniej jak to mówił, to jeszcze pracował. Być może jak nagrywam tego vloga, też nie pracuje. Różnie to, e, różnie to m, może być. Natomiast spodobała mi się postawa Runaja, że on nie chce brać, nie chce tak oficjalnie wypowiadać się na temat tego, że weźmie po prostu posadę kumpla. Zresztą w Evertonie dzieją się dantejskie sceny. Runej ma swój bałagan do posprzątania. Runej to były piłkarz DC United. Runaj dobrze zna historię tego klubu, a ta historia ma też polski wątek dość istotny, a mianowicie ten związany z Piotrem Nowakiem sprzed 19 lat. Piotr Nowak wtedy Doprowadził do ostatniego Mistrzostwa Ameryki, właśnie dru, drużynę DC United. Piotr Nowak wprowadził do gry 14-letniego wówczas Frediego Adu. Wydawało się, że on zrobi jakąś gigantyczną karierę, nic takiego się jednak nie stało. Ale na tamten czas Fredi Adu został najmłodszym sportowcem bez podziału na jakiekolwiek dyscypliny w tym zawodowym świecie sportu od końcówki XIX wieku w Ameryce, także to była duża rzecz. Dużą rzeczą też był konflikt z piłkarzami. Piłkarze mieli zastrzeżenia do metod treningowych Piotra Nowaka. Piotr Nowak taki chciał niemiecki drill tam wprowadzić. Nie wszystkim to się podobało. Jak wiemy, Ameryka to kraj dość liberalny. Sama MLS też jest dość specyficznym miejscem, bo warto wspomnieć chociażby okoliczności zatrudniania Wayne'a Rooneya, kiedy to w lipcu poprzedniego, poprzedniego roku, ubiegłego roku, chciano... Właśnie zatrudnić Lunaj. W MLS jest taka zasada, która obowiązuje przy tym procesie rekrutacji. To jest taka zasada tej, tych parytetów rasowych. To znaczy, jeśli prowadzi klub rozmowy z jakimiś trenerami, to wśród tych trenerów musi być dwóch kandydatów z mniejszości rasowych, z czego jeden afroamerykanin. No i oczywiście DC United, mając świadomość, że takie reguły obowiązują, tak właśnie zrobiło. Tyle, że jeden z tych kandydatów, z którymi rozmawiali, nazwisko akurat nie zostało podane, przynajmniej ja go nie znalazłem gdzieś w opinii publicznej, on ostatecznie tej posady nie mógłby i tak objąć, więc sięgnięto po na Runeja. Można tak zrobić, ale trzeba napisać oficjalne pismo do federacji, że już nie będziemy rozmawiać z kolejnym takim kandydatem, bo uwaga, trzeba rozmawiać, jeśli jeden się Wysypie. No i ostatecznie Wayne Rooney został trenerem, a klub został ukarany grzywną w wysokości 25 tysięcy dolarów. Nie w kilku dmuchał, jak na warunki MLS. Także Klich wchodzi do zespołu Wayne Rooneya na pewno z dużym kredytem zaufania. Wchodzi do zespołu, który chce odbudować swoją pozycję, który właśnie od czasów Piotra Nowaka tego mistrzostwa Stanów Zjednoczonych nie zdobył. Klub, który największe triumfy święcił. Za kadencji chyba najbardziej znanego amerykańskiego trenera Bruce'a Areny. To było kilkanaście, z tych kilkunastu trofeów, większość zdobyli właśnie za jego kadencji. Klub, który jeśli chodzi o najbardziej utytułowane kluby na, za Oceanem, rywalizuje. Z jednym to już nie, bo nie istnieje New York Cosmos, teraz ta rywalizacja bezpośrednio jest z New York Red Bulls, a też z LA Galaxy to są, to są te same wartości, jeśli chodzi o zdobyte trofea. Natomiast duża praca czeka, czeka Wajnarunaya, żeby to wszystko odbudować, żeby znowu ci piłkarze uwierzyli, że oni mogą, mogą wygrywać, mogą walczyć o najwyższe cele. Wtedy za kadencji Piotra Nowaka... Kibice w całej Ameryce. Ci kibice piłkarscy żyli meczami m.in. z New England Revolution. To jeden z najpiękniejszych, jedna z najpiękniejszych rywalizacji w historii MLS i później zwycięski finał z Kansas City Wizards. Także tutaj mamy bardzo mocny polski wątek. A teraz być, być może będziemy mieć kolejny: będziemy się przyglądać temu, jak Mateusz sobie radzi za wielką wodą. To jest naprawdę zupełnie inny świat. Ale jak masz blisko 200 meczów rozegranych na poziomie Leeds United, to myślę, że możesz... No nie, wiem, wyobrażać sobie, że będziesz tam gwiazdą. Mateusz, na pewno tego, znając jego osobiście, wiem, że on tego nie potraktuje jako jakąś tam emeryturę i odcinanie kuponów. Będzie to raczej historia pod tytułem Chciałbym jeszcze udowodnić, że potrafię... Grać w piłkę. Jesse Marsh mówił o swoich piłkarzach na konferencji prasowej, bo to też taki paradoks, że Amerykanin przejął lic, a Polak musiał się przenieść przez to do, do Ameryki. Ale Jesse Marsh mówił: Moi piłkarze muszą być tak odważni jak Mateusz Klich, Ale często wiecie, jak to jest. Te komplementy mogą być odebrane jako to, że no już wiedział, że chce się pozbyć reprezentanta Polski, więc go gdzieś tam pochwalił, żeby to tak bardzo nie bolało. Ja myślę, że niedługo. Leeds United pozbędzie się Jessego Marsza, bo on tam ma teraz naprawdę, naprawdę niezłe prądy. Chciałem jeszcze powiedzieć słówko o kibicach, bo całkiem niezła sekcja kibicowska jest akurat jeśli chodzi o DC United. La Barra Brava to jest taka grupa fanów, jedna z trzech grup ultrasów, którzy dopingują bardzo żywiołowo swoich piłkarzy na tym Audi Field kompaktowym stadionie liczącym 20 tysięcy miejsc. To wszystko stało się w czasach, kiedy grali tam Moreno czy Echeverri. Ta boliwijska grupa kibiców wprowadziła trochę takiego, powiedziałbym, sposobu dopingowania z Ameryki Południowej, kiedy to można było zobaczyć na trybunach właśnie jakieś śpiewy churalne, piosenki wymyślane, no, taką, taką żywiołowość, i to jest na pewno cechą charakterystyczną tej, tej grupy kibiców. Natomiast dzisiaj przed Wayne'em Runajem, naprawdę bardzo duże wyzwanie, bardzo duże wyzwanie, bo trzeba ten zespół troszeczkę podnieść, podnieść z kolan. Ale przyznam, że oglądałem konferencję prasową Wayne'a Runej przed sezonem i on naprawdę mi zaimponował, opowiadał, opowiadał z takim dużym, dużym spokojem o tym, czego chce, jak chce to zrealizować i kibice DC United naprawdę wierzą w to, że mają taką dużą postać za starami, która może to zrobić. Oczywiście, jak zawsze, będą ważne mecze w kalendarzu zaznaczone gdzieś tam na czerwono z New York Red Bulls, bo to jest taki najważniejszy rywal dla, dla DC United, jest nawet taki Atlantic Cup, a to nie są żadne wielkie rozgrywki, po prostu ten Atlantic Cup tworzą bezpośrednie rywalizacje w sezonie pomiędzy tymi dwoma zespołami. Kto będzie miał lepszy bilans, ten zdobywa ten. Puchar, więc mamy nadzieję, że coś pomoże do gabloty włożyć Mateusz Klich, drużynie z Waszyngtonu. Czekamy na pierwsze asysty i pierwsze gole. Życzymy powodzenia Mateuszowi Klichowi, także będziemy obserwować, co się dzieje za Wielką Wodą. Ja tradycyjnie chciałem podziękować patronom kanału, którzy są tak wspaniało myśli, że zdecydowali się docenić moją pracę, mimo że nikogo o to nie prosiłem, ale to naprawdę budujące, mówiąc tak serio, pod koniec tego dzięki, dzięki pieniądzom z Patronite będzie, będzie duży reportaż z Newcastle, wybiorę się na mecz, na taki dzień meczowy Newcastle United, wszystko jest już zaplanowane także będzie się działo na kanale, a Was zachęcam do oglądania kolejnych produkcji, ale także już tych, które za nami, bo w weekend było dość owocnie, wygrał Manchester United, wygrał Arsenal, były vlogi, jest też vlog o Mudryku, także czytajcie, polecajcie, powiedzcie o moim kanale znajomym, których e, lubicie. Jeśli, jeśli macie znajomych, jeśli Wam się podobało, to powiedzcie o tym znajomym, których lubicie, a jeśli Wam się nie podobało, to co tutaj powiedziałem, to powiedzcie znajomym, których nie lubicie. O, tak to leciało. Odmeldowuję się. Ciao.